Podobać się Bogu. Nauczanie domowe. 18 lutego. List do Hebrajczyków, rozdział 11, wersety od 1 do 7. Bracia, wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. To dzięki niej przodkowie otrzymali świadectwo. Przez wiarę poznajemy, że słowem Boga wszechświat został tak stworzony, iż to, co widzimy, powstało nie z rzeczy widzialnych. Dzięki wierze Abel złożył Bogu cenniejszą niż Kain ofiarę, za co otrzymał świadectwo, iż jest sprawiedliwy. Bóg bowiem zaświadczył o jego darach, toteż choć umarł, przez nią jeszcze przemawia. Przez wiarę Henoch został uniesiony, aby nie oglądał śmierci. I nie znaleziono go, ponieważ Bóg go zabrał. Przed zabraniem bowiem otrzymał świadectwo, iż podobał się Bogu. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Przystępujący bowiem do Boga musi uwierzyć, że Bóg jest i że wynagradza tych, którzy Go szukają. Przez wiarę Noe został pouczony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było ujrzeć, i pełen bojaźni zbudował arkę, aby ocalić swą rodzinę. Przez wiarę też potępił świat i stał się dziedzicem sprawiedliwości, którą otrzymuje się dzięki wierze. W tym fragmencie widzimy niesamowicie pozytywne podejście do życia, wiary i relacji z Bogiem. To jest taka pochwała, takie wygłoszenie laudacji na cześć wiary. I jakie tam elementy widzimy? Wiara pozwala poznać stworzenie, fakt stworzenia, działanie Boga jako stworzyciela. Wiara prowadzi do kultu. Sprawia, że chętnie składamy Bogu ze szczerego serca ofiary. I w końcu wiara powoduje, że trafiamy do nieba. To ona jest tym czynnikiem, który podoba się Bogu i Bóg zaświadcza na rzecz tych właśnie wierzących. Przyznaje się do nich, do tych, którzy oddają Mu chwałę. Streszczając ten fragment, można by powiedzieć, jeśli wierzysz, podobasz się Bogu. Bóg właśnie chce mieć ciebie takiego, wierzącego. I mamy pewnego rodzaju definicję też tutaj zawartą. Chodzi o to, że wierzący to ten, który stwierdza, Bóg jest i Bóg działa. Ja Boga doświadczam i Bogu ufam. Wiem, że zarówno Jego obecność, jak i Jego moc jest dla mnie czymś otwartym, czymś dostępnym. Ja uczestniczę w tym. Ja jestem w Bogu, ja jestem pod mocną ręką Boga. Zwróćmy uwagę, że streszcza to Noe, który został pouczony, był działający, wpatrzony w Boga i uratował swoją rodzinę. To są niesamowite cechy, niesamowicie pozytywnie pokazana wiara. No właśnie ktoś, kto jest nawet w bardzo złym środowisku, nawet w bardzo trudnej sytuacji, nawet przez długie lata pracujący, wydawałoby się na pierwszy rzut oka mało efektywnie, ale jeżeli to jest działanie w wierze, przynosi piękny owoc. I dlatego tak pozytywnie powinniśmy patrzeć na siebie i na swoją wiarę. Wtedy stajemy się dziedzicem sprawiedliwości, obecności Boga, bogactwa na ziemi i błogosławieństwa w rodzinie. To jest ta pochwała wiary. I chodzi o to, żebyśmy byli tak otwarci, z tą świadomością żyjący. Zadanie dla ciebie na dziś. Pomódl się o pozytywne spojrzenie na wiarę. Podziękuj Panu Bogu za to, że pozwolił ci stać się osobą wierzącą. Bowiem to powoduje, że podobasz się Bogu. Niech ci w tym przybliżaniu się, niech ci w tym rozwoju wiary błogosławi On sam. Ojciec, Syn i Duch Święty.